Sponsorem programu jest Bistro Korpantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zaprasza Motowizja, patron medialny z lotu MasterTruck. Opole, 14-16 lipca. Siemaneczko, w kolejnym odcinku programu Na Osi. Co dziś zobaczymy? Porą dawkę teledysków. Rzecz o bezpieczeństwie drogowym. Poznański show oldtimerów. Eksperta w gąszczu pytań. Targi branży komunalnej. Rzuć ogień na tłoki. Nasz ekspert już czeka. Zaczynamy jak zwykle stroboskopem. Na 19 zlocie MasterTruck będziemy gościć zwycięzców 31 zimowej giełdy piosenki. 15 lipca na zlotowej estradzie wystąpi Kuba Folwarczyny z zespołem. Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego i zespół zimowej giełdy piosenki zaprosili nas na koncert finałowy i zaproponowali uhonorowanie wybranego przez nas zespołu. Nasz wybór padł na Kubę i jego zespół, a okazało się, że to zwycięzcy 31 giełdy. Coraz wyraźniej widać znaczący wzrost rejestracji w Polsce firmy z obcym kapitałem. W ocenie ZMPD jest to poważne niebezpieczeństwo, które powoli staje się realnym problemem dla naszych przewoźników. Innego zdania jest TLP, którego prezes uważa, że zakładanie takich firm w Polsce to naturalny proces, a o egzekwowanie uczciwego działania i przestrzeganie reguł powinna zadbać Inspekcja Transportu Drogowego. 57 lat temu, 3 kwietnia 1966 roku, w wieku 73 lat, zmarł Battista Pininfarina, jeden z najsłynniejszych włoskich projektantów samochodów. To właśnie jemu przypisuje się stworzenie wizerunku samochodów Ferrari. Współpracował z takimi tuzami jak Vincenzo Lancia i Giovanni Anelli. Dlatego drugiego już w wieku 17 lat tworzył szkice Fiata Zero. Jego dziełem z 1946 roku była Cisitalia, pokazana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku jako jeden z 8 wybitnych samochodów naszych czasów. Battista był 10 z 11 dzieci małżonków Farina, a przy tym najmłodszym chłopcem z rodzeństwa i stąd wziął się jego przydomek Pinin, znaczący właśnie tyle co najmłodszy, najmniejszy. W 1961 roku prezydent Republiki Włoskiej na wniosek ministra sprawiedliwości wyraził zgodę na dodanie tego przydomka do nazwiska rodowego i jego zmianę na Pininfarina. Niekwestionowany mistrz techniki budowy samochodów, doskonale łączący technologię, aerodynamikę i artyzm, był kawalerem Legii Honorowej, laureatem licznych nagród i wyróżnień oraz doktorem honoris causa Politechniki Turyńskiej. Ruszamy teraz do scyzoryków, czyli do Kielc. Zapraszamy na targi Ekotech. Targi ochrony środowiska i gospodarki odpadami Ekotech przyciągnęły do Kielc jeszcze więcej wystawców i prawie trzykrotnie więcej zwiedzających niż podczas poprzedniej edycji. Co ciekawego można było tam zobaczyć? Na początek zajrzyjmy do DAFA, reprezentowanego w Kielcach przez grupę DBK. Jesteśmy tutaj z premierą naszego najnowszego pojazdu DAF XD. Auto jest wyposażone w najnowszej generacji silnik Packard MX11, który spełnia najbardziej surowe wymogi normy Euro 6, to już jest Step E. DAF XD ma niełatwe zadanie zastąpić bardzo udaną ciężarówkę CF, która cieszyła się ogromną popularnością także w branży komunalnej. Projektantom modelu XD udało się rozwiązać pewien uporczywy problem. Mamy trzecią dekadę XXI wieku, a w większości kabin śmieciarek, gdzie załogi są trzyosobowe,
ten środkowy członek załogi siedzi w bardzo niewygodnej pozycji, praktycznie rzecz mówiąc z kolanami pod brodą. Zadbaliśmy o to, żeby temu pasażerowi, temu członkowi załogi również w tej kabinie było wygodnie i proszę zobaczyć, jak mogę komfortowo tutaj pracować. To niezwykle ważne rozwiązanie. Może warto nawet wspominać w ofertach pracy, że zapewniamy wygodny fotel dla ładowacza w kabinie. Równie ciekawą propozycję dla komunalników przygotowało Renault Trax. Prezentujemy pojazd Renault Trax Master, najmniejszy w gamie Renault Trax pojazdów ciężarowych, spełniający wymogi elektromobilności dla branży komunalnej. Pojazd może zostać objęty programem Mój Elektryk, nawet do 70 tysięcy złotych dotacji. Najciekawszą zaletą tego pojazdu jest bateria 52 kWh. Według WLTP pojazd potrafi przejechać nawet 204 km w ruchu miejskim. To zasięg w sam raz na jeden dzień pracy dla ekipy sprzątającej lub pielęgnującej zieleń miejską. Dzięki silnikowi elektrycznemu pojazd jest nie tylko zeroemisyjny, ale i cichy. A to pozwala mu poruszać się we wczesnych godzinach porannych lub w nocy. Pojazdy komunalne potrzebują także nadwozi, takich jak te oferowane przez firmę King, instalowane najczęściej na podwoziach Fuso. Fuso, na których to wykonaliśmy najwięcej zabudów w poprzednim roku, więc to, co pokazujemy dzisiaj, to są nasze bestsellery. Chcieliśmy te pewne, sprawdzone rzeczy pokazać też szerszemu gronu tutaj w Kielcach. W tym roku będą elektryczne Fuso kantery. Prawdopodobnie też od razu ukażą się z naszymi zabudowami. Pracujemy nad tym, aby tak właśnie było. Czy tego chcemy, czy nie, elektromobilność największe kroki poczyniła właśnie w sektorze komunalnym. Będziecie mogli się o tym przekonać także w drugiej relacji z targów Ekotech. Po maszynach komunalnych nadszedł czas na pytania do eksperta. Rafale, mam pytanie od pana Piotra z Gniezna. Jak prawidłowo wykorzystać dwa skrócone odpoczynki tygodniowe i związane z nimi rekompensaty, aby było to zgodne z przepisami pakietu mobilności i treścią artykułu 8 rozporządzenia 561/2006? Już mówię. Chodzi oczywiście o dwa skrócone odpoczynki wykonane za granicą. Pierwszym warunkiem jest to, że jadąc w trasę, czyli rozpoczynając przewóz, rozpoczynamy go po 45-godzinnym odpoczynku tygodniowym, czyli po regularnym odpoczynku tygodniowym. Jedziemy sobie za granicę, tam w dwóch kolejnych tygodniach wykonujemy dwa kolejne skrócone odpoczynki tygodniowe i w trzecim tygodniu wracamy do centrum operacyjnego pracodawcy lub do miejsca zamieszkania kierowcy. I tam odbieramy 45 godzin odpoczynku tygodniowego plus rekompensaty za te dwa skrócone odpoczynki tygodniowe plus odpoczynek dzienny. To wszystko musimy w trzecim tygodniu odebrać. Ważnym jest też to, że w każdych kolejnych czterech tygodniach kierowca musi odebrać co najmniej jeden 45-godzinny odpoczynek. I jeden 45-godzinny odpoczynek będący rekompensatą za skrócone odpoczynki tygodniowe. To jest dosyć istotne, aby w tych kolejnych czterech tygodniach takie odpoczynki się znalazły. No i pracodawca tutaj też ma obowiązek umożliwić kierowcy powrót do centrum operacyjnego lub do miejsca zamieszkania lub też powziąć oświadczenie od kierowcy o tym, czy kierowca zgadza się, lub też nie zgadza się, lub też ma swoje jakieś miejsce, w którym będzie chciał takie odpoczynki spędzić. Te dokumenty przechowuje w siedzibie firmy i są one potrzebne przy kontroli. To jest taki nowy obowiązek, który się pojawił właśnie z wejściem pakietu mobilności. Dziękuję, Rafale, za wyczerpującą odpowiedź. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę. A po przerwie zobaczycie. Sporą dawkę teledysków, rzecz o bezpieczeństwie drogowym, poznański show oldtimerów. Wracamy za moment. Pora teraz na powrót do przeszłości. Wracamy na Retro Motor Show w Poznaniu.
Ostatnia wystawa Retro Motor Show była wspaniałą wycieczką w dawne czasy. Do Poznania zjechały najciekawsze klasyki reprezentujące najróżniejsze epoki i rodzaje pojazdów. Wiele z nich było w stanie fabrycznym, inne po perfekcyjnych remontach, a jeszcze inne w stanie zakonserwowanej ruiny. Część oldtimerów świetnie się prezentuje, gdy widać na nich ząb czasu. Ale epoka, gdy takie perełki znajdowało się po stodołach, powoli się kończy. Obecnie to poważny biznes. Zajmujemy się Volkswagenami T1, T2 i T3. Sprowadzamy te samochody z całego świata, restaurujemy je i wysyłamy w różne zakątki świata. Żeby auto było odbudowane w idealnym stanie, tak jak samochód, o który się aktualnie opieram, potrzeba ponad 2000 godzin. I wymaga poważnego zaplecza warsztatowego, wiedzy i doświadczenia w remontach. To musi kosztować, ale jest na to rynek. Volkswagen to wolność. Wsiadasz do takiego Volkswagena, często jest to camper, no i podróż, przygoda, droga. Nie dziwi więc, że zapotrzebowanie na buliki rośnie, podobnie jak ich wartość. Często obsługujemy osoby, które inwestują swoje pieniądze. Jest to alternatywa źródła inwestycji. Bardzo przyjemne. Wiadomo, że w długim terminie tak i tak te samochody drożeją. Jak widać i słychać, można połączyć przyjemne z pożytecznym. Na Retro Motor Show były też pojazdy wyprodukowane tylko w jednym egzemplarzu, jak Oławski Jelcz. Wczoraj wieczorem mieliśmy rozdanie nagród i zostały wyróżnione 3 najładniejsze pojazdy tutaj na tych targach i między innymi właśnie nasz Oławski Jelcz. Trudno się dziwić decyzji jurorów. Prototypy z tamtych lat są wyjątkowo rzadko spotykane. Wiele z nich uległo zniszczeniu lub przepadło bez wieści. Pojazd był wykonany z wszystkich części, które były właśnie w wielczańskich zakładach samochodowych, czyli tak jak tutaj widzimy. Przód przypomina Berrieta i są te szybki z Berrieta. Boczne szyby są z Jelcza Ogórka, a natomiast rama była wykorzystana z Żuka, która została przedłużona, bo ten pojazd jest około 50 cm dłuższy od Żuka. Warto wspomnieć, że Oławski Jelcz przez długie lata integrował się z przyrodą. W efekcie wyrosło w nim drzewo. Jednak pasja była silniejsza i pojazd odnaleziono, odrestaurowano i obecnie jest cennym eksponatem w Oławskim Muzeum. Równie ciekawie wyglądał autobus marki Ikarus, kiedyś niezwykle popularny w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Kochany lub nienawidzony, miał swoje 5 minut. A dziś trudno znaleźć egzemplarz w dobrym stanie. Podobny los spotkał radzieckiego Gaza Czajkę. W dawnych latach był reprezentacyjną limuzyną rządową lub stołeczną taksówką. Dziś spotkać na żywo Czajkę to niezwykłe wydarzenie. Dlatego przyszłość Retro Motor Show jako wystawy wydaje się świetlana. Polacy pokochali klasyki, inwestują w oldtimery, lubią je prezentować i podziwiać. A im więcej wody w Wiśle upłynie, tym bardziej te klasyki będą cenne i miłe dla oka. Przepiękne te klasyki. A teraz pokażemy Wam wypadki, w których zabrakło zdrowego rozsądku. Popatrzcie. Ostatnio wpadła nam do głowy definicja motoryzacji jako śmiertelnej choroby przenoszonej każdą drogą. Tak, tak, nie mylicie się, podstawą do jej ukucia był tytuł jednego z dzieł Krzysztofa Zanussiego. A przecież w Naosi ostatnio sporo było o filmach. Doktor Tomasz z obrazu naszego wybitnego reżysera poszukuje sensu życia i sposobu na pogodzenie się z nim oraz przygotowanie do rozwiązania ostatecznego. Bohater ma na to kilka ostatnich tygodni życia. Dobra, dobra, pomyślał sobie być może w tym momencie nie jeden z Was. Co to filozofowanie ma wspólnego z motoryzacją? Niestety ma, i to z wynikiem wysoce niekorzystnym dla naszych ukochanych samochodów, motocykli, motorowerów i innych wehikułów. Nie dajcie się zwariować i wciągać w jakieś drogowe gierki, niebezpieczne wyścigi i próby udowodnienia, kto jest lepszy. Śmierć tylko czyha na takie zawadiackie popisy, które uchodzą płazem jedynie w amerykańskich filmach albo w grach komputerowych. Tu, w realnym świecie, Twoje życie może zależeć od jednej nieprzemyślanej decyzji, głupiego manewru czy bezsensownej szarży.
Taki błąd rodzi natychmiastowy skutek, a tragedia rozgrywa się w ułamkach sekundy, zrywając wątłą nić życia. Drugiego nie dostaniesz. Dzień dobry, witam Państwa w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Za chwilę wyświetlimy materiał filmowy ze zdarzenia drogowego i razem z Romanem Latynem ocenimy, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, a co się jeszcze mogło wydarzyć i podzielimy się z Państwem tymi opiniami. Witam Państwa serdecznie, a ze mną jak zwykle jest Andrzej Wachowski. Bierzemy się do pracy. Zapraszam do oglądania. O hoste hamowania, ABS-y nie zadziałały, pojazd nie miał ABS-ów albo były niesprawne. No i za duży ruch kierownicą. No, uciekł, nie wjechał na tył. To jakiś korek chyba, tak? Bo tak, awaryjki świecą. Po prostu zagapił się i w ostatniej chwili zahamował. I już kierownica była skręcona, jak była skręcona, to poniosło w pole. Nie wiadomo, czy tam się stało coś tym kierowcy, czy tym ludziom, co tam są, bo to był dostawczak. No sam zawinił, sam wylądował w rowie. Dobrze, że ta ciężarówka na niego nie najechała, że się przed tą ciężarówką nie przewrócił. No i też bardzo dobrze nie najechał na tył tej osobówki, no próbował uniknąć. Jak byś to nazwał? To był taki nie bardzo udany unik. No tak, nieudany unik. Nieudany taki unik. Nieudany unik. No bo jednak... Owszem, uniknął zdarzenia jakiegoś, nie doprowadził do wypadku, karambolu, ale sam jednak uległ. Wpadł do rowu przodem i jeszcze się przewrócił od siły, która go pchała w tamtą stronę, przewrócił się, jeszcze przekoziłkował. Tak to się zdarza. Mam nadzieję, że temu kierowcy nic się nie stało, że był pasami zapięty i jest cały i zdrowy, tylko mocno przestraszony. Napiszcie do nas na nasz kanał na YouTubie, gdzie te nasze analizy wszystkie możecie oglądać dowoli. I lajkujcie kanał, subskrybujcie kanał. Piszcie, czy zgadzacie się z nami, czy macie odmienne zdanie. Jeśli tak, to dlaczego? Po prostu może nawiążemy jakąś dyskusję, która komuś może coś usunie. Żeby pomyśleć na drodze i nie jeździć jak wariat. Dokładnie. A ja zapraszam do programu Na Osi już za tydzień, do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ciągle z żalem stwierdzam, że tego cyklu nie da się zakończyć. A może coś weselszego? Ciężarówki i teledyski. Bardzo dobre połączenie. W dzisiejszym Track Story o teledyskach poznacie meksykańskich fanów tuningu, dowiecie się, o czym śnią kierowcy w Indiach oraz poznacie kulisy wojny między traktorzystami. Ciekawie się zapowiada, prawda? No to jedziemy. I co sądzicie o tym teledysku? Tylko nie mówcie, że to kolejna kapela mariachi. Nie, to nie jest kolejna grupa. Grają bardzo nowocześnie. Przecież to młode chłopaki. Nie każdemu musi się podobać muzyka meksykańska, ale ci młodzi ludzie łączą tradycję i nowoczesność. To trochę taka golec u orkiestra, tylko na niższych obrotach. Za to jakie samochody w tle. Tak, i w środku, i z zewnątrz mamy tu do czynienia z pięknym tuningiem. Ktoś wie, jak to robić. A co ty myślałeś, że Meksykanie to tylko zespoły mariachi? Popatrzmy jeszcze raz na ten teledysk. No i jakie macie wnioski? No jak widać na załączonym obrazku, ilość oświetlenia jest dowolna. Nikt się nie czepia za każdą dodaną lampkę. Delikatny tuning nie zaszpecił naturalnego piękna amerykańskich ciężarówek. Ale umiejętnie trzeba wyważyć, ile go użyć. A mnie urzekła minimalistyczna muzyka. Bo zwykliśmy uważać muzykę meksykańską za energetyczną, głośną, a nawet męczącą. A tutaj delikatny zefirek. A mi trochę szkoda sekcji dentej. 3,5 minuty robiła za perkusję. Szacun za solidne płuca i cierpliwość. Jak chcesz, to umiesz pochwalić. Ciekawe, jak ci pójdzie przy następnym teledysku.
tarkę uczy się ciawnady. I jakie są pierwsze wrażenia? To nagranie snu jednego z hinduskich kierowców. Jestem zaskoczony, że taka technologia istnieje. Okazuje się, że sny kierowców zawodowych są podobne pod każdą szerokością geograficzną. Ładne dziewczyny, zabawa, spotkania z kolegami, lekka praca. A gdzie ty tu widzisz lekką pracę? No co? Przez cały teledysk jedzie na pusto, więc to lekka praca. Nie musi doglądać ładunku ani poprawiać pasów transportowych. Faktycznie, nie patrzyłem na to z tej strony. Jedzie na pełnym luzie, na drogach nie ma korków, kasa sypie się z nieba, no żyć, nie umierać. Została nam ostatnia historia, prosto z Austrii. Możecie mi wyjaśnić, o co tu chodzi? Skąd taka fascynacja starym sztajerem i jednoczesna pogarda dla Fenta czy Klasa? Faktycznie, w kilku niemieckojęzycznych teledyskach widać jakąś taką awersję do wymienionych przez ciebie marek. Ale to nie przypadek. Przez długie lata Austriacy mieli kilka swoich marek. Off, Graf, Stift, no i właśnie Steyr. Zostały one wykupione przez silniejszego sąsiada. I stąd ta niechęć do niemieckiego Fenta czy Klasa. No jedyne, co im pozostało, to właśnie kultywować taką starą, miejscową tradycję motoryzacyjną. Trochę to smutne, bo przypomina trochę historię naszego Ursusa. Oj, bo zaraz się rozpłaczę. Zobaczmy, co tam pozytywnego widać w teledysku. I co? Mamy jakieś plusy? No, oczywiście, że są. Widać, że ładne dziewczyny, takie prawdziwe Austriaczki z krwi i kości, można poderwać na starego sztajera. Nie dość, że nie przeszkadzają im spaliny, to jeszcze chętnie umyły traktor. Ciekawe, czy na Ursusa też tak można poderwać dziewczynę. Na mnie to nie działa. Chociaż gdyby facet przyjechał po mnie traktorem, to najpierw pewnie umarłabym ze śmiechu, a potem i tak dałabym się wziąć na przejażdżkę. A jednak, panowie na traktory, to jednak działa. Do zobaczenia w następnym Trakstory o teledyskach. To była ostatnia pozycja dzisiejszego programu. W następnym zobaczycie. Kilka elementów tuningu. Parę drogowych ostrzeżeń. Używkę w rozmiarze XXL. Eksperta przy pracy. Jeszcze jedną wizytę na targach Ecotech. Pamiętajcie o prasie branżowej i o nas, i o naszej stronie facebookowej. Trzymajcie się, do następnego. Pople, dobrze widziałeś. Tak to było w starych, zamierzchłych, analogowych czasach. Kazali mi powiedzieć, że mnie denerwują. Pragną uchronić przed niepamięcią. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Mastertrack. Opole, 14-16 lipca. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Korpantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.